Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. No, moi drodzy, w dwóch słowach, ponad 400 wpisów, ale żaden pod ostatnim nagraniem nie wyjaśnia, dlaczego pastor zakazuje czcić jakiegokolwiek człowieka, jakimkolwiek nie był, nie był, a Słowo Boże nakazuje czcić matkę, ojca, króla, prawda, i głosicieli Słowa Bożego. Poza tym 12 rozdział Ewangelii Świętego Jana. Ten, który służy Chrystusowi, będzie uczczony przez Ojca. Więc no, nie radzę sobie z tym jasnym sprzeciwem protestanckiego pastora Kurcyrikasa ze Słowem Bożym. Tak samo jak nie radzę sobie dalej z chrztem, prawda, i z wodą. Moi drodzy, zobaczymy sobie teraz, słuchając pastora Cyrikasa w jego 12 odcinku katechizmu, wysłamy sobie to nagranie całe, ono trwa ponad 23 minuty, oczywiście nie dzisiaj, nie za jednym razem. I moi drodzy, jest to przepiękna kompilacja przekłamywania, ignorancji i ośmieszania, czyli po prostu trzy nogi, na których opiera się protestancka linia obrony i ataku. Ośmieszyć, przekłamać i ignorancja, tak, to jest wszystko, tak, czyli te trzy elementy, przekłamanie, przekłamywanie, prawda, ignorancja bezmyślna i ośmieszanie, te trzy elementy zobaczymy sobie w całym tym nagraniu, które mówi właśnie taka dziwna kompilacja Czyściec i Księgi Natchnione, więc wysłuchamy sobie to całego i będziemy palcem pokazywać na te trzy elementy, które stanowią o istocie protestantyzmu, który w kontakcie z prawdą, bo czytając rzymskokatolicki katechizm, pastor Cyrikas dotyka prawdy odwiecznej, objawionej, i reakcja jest trojaka. Ośmieszanie, przekłamywanie i ignorancja. Biskup naucza w sprawie czyśćca. Czytamy te trzy artykuły, o których mówiłem, 1030, 1031, 1032, ze strony 251 i 252. Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni swego wiecznego zbawienia. Uważajcie, co mówi katechizm Kościoła katolickiego, bo mnóstwo katolików, właściwie wszyscy katolicy, którzy do mnie piszą, mówią, że nie można być pewnym swojego zbawienia, a 1030 artykuł mówi, że ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, chociaż są pewni swego wiecznego zbawienia. A więc, moi drodzy katolicy, wasz katechizm mówi, że możecie być jednak pewni zbawienia. Ci ludzie przechodzą po śmierci oczyszczenie. No właśnie, zobaczcie, moi drodzy, tu już jest ignorancja bezmyślna. Pastorze Cyrikasie, drodzy słuchacze pastora Cyrikasa, drogi uczniostwa, przecież tam katechizm za świętym Pawłem, pierwszy rozdział Tesaloniczan, pierwszy list Tesaloniczan, piąty rozdział, to sobie przeczytamy, to jest ta sama myśl, mówi, że ci, którzy w Panu pomarli, tak, są pewni zbawienia, więc po śmierci, kiedy właśnie, to jest w kontekście czyśćca, dusza po śmierci, umierająca w jedności z Panem, ale nie w stanie doskonałego oczyszczenia, ma pewność zbawienia, ale ta pewność zbawienia, pastorze Cyrikasie, jak sam czytasz, jest po śmierci. Dla tych, którzy umierają, są pewni, tak? I święty Paweł pisze właśnie w liście do Tesalonicza, tak? Oj, zaraz, gdzie? Dlatego o tych, którzy odeszli w Panu, prawda, w Panu zasnęli. Czyli po prostu chodzi o umierających w jedności z Bogiem. No nie, uciekło mi to, myślałem, że to jest... W każdym bądź razie, pastorze Cyrikasie, tam chodzi o duszę po śmierci, a nie za życie. Ci, którzy umierają, tak? A więc po śmierci jest sąd, zostają skazane na sprawiedliwy wyrok kary
i idąc do czyśćca, te dusze w czyśćcu, które umierają, umarły w jedności z Panem, są pewne zbawienia. Więc zobaczcie, już jest ignorancja, przekłamywanie po prostu, to już jak to nazwać, pisze o śmierci w Panu. O, katolicy, widzicie, że możecie za życie być pewnie zbawienia, kiedy wyraźnie czyta, że chodzi o umierających w stanie łaski uświęcającej. No, pastorze, nie wyszło ci. Ale właśnie tak wygląda reakcja protestantów w konfrontacji z najczystszą i świętą, odwieczną prawdą Boga. Przekłamać, pokazać ignorancję. Za chwilę będą właśnie ośmieszenia, ucieczki po kątach. Ci oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości nieba. W Apokalipsie czytamy, że nic nieskalanego, nic skalanego nie wejdzie do Królestwa Niebieskiego, tak? A więc trzeba być w pełni doskonałości, prawda? No właśnie. To końcowe oczyszczenie wybranych, które jest czymś całkowicie innym niż kara potępionych, Kościół nazywa czyśćcem. Naukę wiary dotyczącą czyśćca sformułował Kościół przede wszystkim na Soborze Florenckim i na Soborze Trydenckim. Tradycja Kościoła opiera... Oczywiście tu chodzi o dogmat, tak? Sobór Florencki to jest połowa XV wieku. Niemniej jednak już w pierwszych wiekach pisano o ciemnicy. Czyściec, to pojęcie pojawiło się w XV wieku, no, może i trochę wcześniej, niemniej jednak, jeżeli sobie przejrzymy pismo z pierwszych wieków, chrześcijanie znali czyściec pod pojęciem ciemnicy. Czyli to pojęcie oczyszczenia po śmierci istniało od pierwszych wieków. No, ono ma podstawy biblijne. Zobaczymy, jak na nie reaguje pastor Cyrikas. No, ale dopiero w XV wieku Kościół to ładnie ubrał w słowa, zdefiniował. Florenckim i na Soborze Trydenckim. Tradycja Kościoła opierająca się na niektórych tekstach Pisma Świętego mówi o ogniu oczyszczającym. Co do pewnych win lekkich, trzeba wierzyć, że jeszcze przed sądem istnieje ogień oczyszczający. Według słów tego, który jest prawdą. Powiedział on, że jeśli ktoś wypowie bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu, nie zostanie mu to odpuszczone. Ani w tym życiu, ani w przyszłym. Mateusz 12:32. Fakt. Taki werset istnieje i tak mówi. Można z tego wersetu wnioskować, że niektóre winy mogą być odpuszczone w tym życiu, a niektóre z nich w życiu przyszłym. Wybaczcie, ale to brzmi jak myślenie, delikatnie mówiąc, pokręcone. Przeczytajmy ten werset, Mateusz 12:32. A jeśli by ktoś rzekł przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczony ani w tym wieku, ani w przyszłym. I na podstawie tych słów katechizm Kościoła katolickiego stwierdza, że jednak w przyszłym życiu, no tak to trzeba interpretować, jednak może coś być odpuszczone. Po raz kolejny, no śmieję się, no bo co mam zrobić? Po raz kolejny spotykam się z takim poziomem, chciałbym się powiedzieć logiki, ale to jest kompletnie nielogiczne, że nawet dzieci przedszkolu by to wyśmiało. No, kto to napisał, ten katechizm? Ludzie, no nie wstyd wam? No naprawdę. No, nie chcę tego komentować, bo jak to komentować? Ręce opadają. Jeżeli na takiej podstawie powołano do istnienia czyściec, no to moje gratulacje. Nauczanie to opiera się także na praktyce... O! Piękny popis przed prawdą Słowa Bożego, ucieczka w ośmieszanie. Pastorze Syrykasie, jeżeli jesteś taki elokwentny i chcesz tak zaistnieć, to powinieneś teologicznie wyjaśnić, dlaczego pewne grzechy w przyszłym wieku, czyli po śmierci, mają zostać nieodpuszczone. Czy nieodpuszczenie przyszłych grzechów w przyszłym świecie nie pozwala nam myśleć, że można uzyskać odpuszczenia grzechów? Jeżeli pewnych grzechów nie można uzyskać odpuszczenia, to dlaczego
Analogicznie nie możemy się spodziewać odpuszczenia grzechów po śmierci. Wyjaśnisz to teologicznie, czy będziesz, o ja tego nawet nie będę komentował, bo co, bo nie radzisz sobie, trzeba ominąć ten fragment, nie wiesz co powiedzieć pastorze Cerikasie, jak to jest, że można po śmierci nie otrzymać przebaczenia, czyli Chrystus wprowadza nas w tajemnicę po śmierci, że jednak pewne rzeczy mogą być nieprzebaczone. Kościół idący za mądrością Ducha Świętego wnioskuje, że skoro pewne grzechy nie będą przebaczone, to pewne grzechy mogą być odpuszczone. Wyjaśnisz to teologicznie? No przecież to dzieci z siódmej, z pierwszej klasy to zrozumieją. Dobrze, a ty zrozumiałeś, wyjaśniłeś to, czy tylko po prostu przeczytałeś i ośmieszyłeś, bo co, nie masz pojęcia co powiedzieć o odpuszczeniu, o zatrzymaniu grzechów po śmierci? Nie masz teologicznego wyjaśnienia, tak? Więc co trzeba zrobić ze Słowem Bożym, które cytuje katechizm? Ominąć i ośmieszyć. O, no przecież ja tego nie będę komentował, no bo co? O, nie będziesz komentował, tak? To po co się bierzesz za coś, do czego, za co nie jesteś zdolny, czego nie jesteś zdolny skomentować, pastorze Cerikasie? Co? Tylko tak przeczytać, nie wiedzieć, co powiedzieć, to obśmiać. Ominąć, obśmiać. To jest, moi drodzy, ten filar protestanckiej obrony. Proszę sobie popatrzeć na wpisy pod ostatnimi nagraniami. Jestem głupi, katole to siam to wyzywanie, ośmieszanie, tak? A konkret jakiś jest? Konkret, dlaczego pokazanie chrztu na znak przyjętego zbawienia jest? Nie ma. Konkret wyjaśniający, co to znaczy, że grzech będzie... nie będzie odpuszczony po śmierci. Jest z ust pastora Cyrikasa? Nie ma. I do końca nagrania nic tam nie wyjaśni, nie powróci do tego. Czyli przeczytał koncepcję z katechizmu podpartą Słowem Bożym i logicznym wnioskiem, ale pastora Cyrikasa to przerasta, więc trzeba obśmiać i ominąć. Linia obrony protestantów. Stworzenie pozoru, że to jest takie proste, że dzieci z przedszkola to zrozumieją, że on nawet nie będzie tego komentował. Tylko jestem przekonany, że i tak 99,9 słuchaczy nie ma zielonego pojęcia o tym, co ten tekst mówi. Pewnie się nie domyśla, że i sam pastor Cyrikas nie ma zielonego pojęcia i by nie wiedział, co powiedzieć. Tylko, jeżeli ktoś słyszy, no przecież takie coś, to dzieci z pierwszej klasy by rozumiały, no to ktoś się po prostu, zagranie psychologiczne, tak? Jeżeli ja się boję zadać pytanie odnośnie tekstu, które, jak mi profesor mówi, że to dzieci z pierwszej klasy powinny rozumieć, no to ja bym się ośmieszył, nie? No mówię, no to pewnie tam nie rozumie, ale jak się mam ośmieszyć, bo się dzieci z przedszkola to rozumieją, no to po co się mam wychylać? Jestem przekonany, że ani tutaj nikt nie da poprawnej odpowiedzi, ani pastor Cyrikas nie wyjaśni tego teologicznie, dlaczego teologicznie na podstawie tego tekstu wykazać, że nie można mieć żadnych odpuszczenia grzechów, skoro Chrystus prowadza nas w tajemnicę odpuszczenia grzechów, nie odpuszczenia grzechów. Co to znaczy, że pewne grzechy będą nam zatrzymane? Czyli co? No właśnie, i tutaj popis waszych inteligencji poproszę. A więc widzimy, moi drodzy, te elementy, które wymieniliśmy sobie na początku. Ignorancję, bo chodzi o człowieka umierającego w łasce Bożej, tak, w przyjaźni z Panem, ale nie będącego w stanie doskonałości, czyli chodzi o martwego, który po śmierci jest pewny zbawienia idąc do czyśćca. Ale pastor oczywiście no, jest zbyt mało rozgarnięty, zresztą jak i cały protestantyzm. Zresztą zauważcie, im wyżej ktoś stoi w protestantyzmie, jakiś pastor, wicepastor i tak dalej, tym powiedzmy sobie jest bardziej uchynięty. Dlaczego? Bo głębiej wchodzi w machinę ogłupiania. Tak, jeszcze taki ktoś z ławki prędzej się nawróci, bo jeszcze go ta machina ośmieszania, nienawiści, tej głupoty może tak nie zaślepiła, ale pastorzy, jeden, drugi, tam piąty i dziesiąty, oni wchodzą w to bagno i już po prostu są potąd, nic nie widzą, ale myślę, że są właśnie no, natchnieni Duchem Świętym. Stąd właśnie nie potrafią zrozumieć nawet tego zdania, że tam chodzi o ludzi po śmierci, że umierających, tak? O, że już są pewni, no widzicie, możecie być pewni. No, trupy, tak. Po śmierci dusze, które idą do czyśćca, tak, one są pewne zbawienia. Tak?
No i tutaj żadnego komentarza, nic tylko ośmieszyć, obśmiać i ominąć. No właśnie, to jest protestantyzm w konfrontacji z katechizmem. Pozdrawiam. Jutro część druga.